7, 5, 4, 3, 2, 1. Jeden. Są rezultaty. Wynik właśnie bardzo wspaniały. Będziemy czekać z niecierpliwością na wynik ze Słupska i z powiatu słupskiego. Widać, jeżeli te wyniki by się potwierdziły, że Janusz Palikot chyba pogrążył Grzegorza Napieralskiego, najprawdopodobniej dojdzie do zmiany przywództwa na polskiej lewicy. A w ogóle jest pytanie, kto tak naprawdę jest w tej chwili polską lewicą? Czy to jest Palikot, czy to jest jeszcze SLD? Bo wydaje się, że gro wyborców pozyskał Janusz Palikot właśnie lewicowymi hasłami, lewicowym programem. Z wyniku Platformy oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, bo po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej formacja polityczna, która rządzi i to rządzi w trudnych okolicznościach, bo światowy kryzys, katastrofa smoleńska, powódź, wygrywa wybory i ma duży mandat społeczny do tego, żeby przez kolejne 4 lata sprawować władzę. Czekamy z niecierpliwością na wyniki ze Słupska.